Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy ten kolejny vlogmas od tego, że chciałam Wam pokazać, jakie rzeczy przyszły do mnie prezentowe od Was. Troszkę tego jest, mam tutaj pudełko zgromadzone, ale chciałam zacząć od rysunku, który znajdzie swoje miejsce w antyramie. Ale słuchajcie, czyż on nie jest rewelacyjny po prostu? Miotła, ja... No taka karykatura, po prostu karykatura. Bardzo mi się to podoba. Super jest sprawa. No muszę odpowiednią antyramę kupić. Gdzieś chyba zgubiłam gumeczkę, ale to nic. Odpowiednią antyramę kupić do tego. I dostałam bardzo fajne naklejki bałwankowe, które będę musiała pomyśleć, jak wykorzystać w dekoracjach świątecznych. One tutaj się odklejają, ale to wiecie, co sobie można przykleić po prostu na coś i czy na jakieś pudełko sobie nakleję i będzie wtedy Christmasowe pudełko świąteczne. Myślę, że takie bałwanki są do wykorzystania naprawdę wszem i wobec. Zapalniczka. Dobrze, że z dodatkową benzyną, dlatego że u mnie zapalniczek idzie mnóstwo, multum, non stop coś zapalam, odpalam, przypalam. Także tak. Bardzo piękny papier holo, jednorożcowy. Tu tych papierów jest kilka, bo zobaczcie, z drugiej strony mamy też czerwony. Ja jeszcze ich nie otwierałam. Karton holografique kartony. Zaraz zobaczymy, jakie są kolory, tylko wiecie, trzeba wymacać. Trzeba wymacać. Bardzo fajne. A ten na wierzchu holograficzny jest bardzo ładny. Gwiazdki ma i tęcze i coś. Ale zobaczcie, z tej strony są zwyczajne. Także one są jednostronne. Czerwony, złoty, zielony. Będę Wam tak wyciągała. Każdy inny. Niebieski. Holo. I tym razem... O, jaki ładny holo z serduszkami. Słuchajcie, ja zaraz księgę cieni pouzupełniam i chyba powkładam te kartony jako tyły tych moich kart. Naprawdę, zaraz tak zrobię. Rewelacje po prostu śliczne są. Holo kolejny. No, czerwony. Christmasowy. Fiolet jaki ma. Jakby były takie ciuchy. Naprawdę. Złote gwiazdki są urocze, aczkolwiek holo. Taki papier. Dostałam naklejki, które są już tak, u nas jest action, już bywają, ale takich piesków nie miałam, nie widziałam. I piękne klucze, lampy i taką jedną ja sobie kupiłam, pamiętam. Tylko że oszustwo jest wyraźne. To jest inny sklep, to jest Decotime, to nie jest oszustwo w takim razie. Bo słuchajcie, u nas są jedne blisterki bardzo często, a tu są dwa, także bardzo fajnie. Mam śliczną, jednorożcową kosmetyczkę. Już mówię, nagrywam to, bo słuchajcie, to pudło tutaj u mnie tydzień leży. Pozbierałam w ogóle wiele rzeczy od Was. Także tak. I to wiecie, co to jest. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Można się tym bawić. Czy na kosmetyki, czy na długopisy. Ja długopisów mam 1 500 000. Jeszcze wyciągnę ten środek, bo to niekoniecznie jest dobre. Ale jest taka fajna, jest taka mięciuteńka. No i w uroczym, różowo-srebrnym kolorze. Jest po prostu śliczna. Blok kreatywny z... Actiona, to też od Was dostałam, ale miałam go w ręku i mówię tak, nie kupię, dlatego że ma białe karty, po co mi białe karty, a bardzo się zaoferowałam tymi kraftowymi i tymi czarnymi, tylko muszę jeszcze sobie biały marker kupić. Ale mam takie z Biedronki, jakieś brokatowe, te brokaty też ładnie działają. To będzie na czym pisać, można sobie zaklęcia na tym napisać, naprawdę ten kraftowy super. Patrzę, że są dwa odcienie kraftowego, ciemniejszy brąz. Jaśniejszy. No, tylko mnie ten biały tak zniechęcił, ale po prostu marzenia się spełniają, wszechświat. Złożyłam zamówienie. Przyszło. To akurat się zapamiętało, to jest to, co Wam pokazywałam, jak kupiłam z Actiona. I teraz dostałam takie śliczne torebki z napisem na świeczki. Słuchajcie, w ten sposób to wygląda, tylko żebyście mnie umordowali, próbowałam się zastanawiać nad tym, co to robi i czemu na świeczki, bo wygląda to tak, jakby można było wstawić, nie wiem, świeczkę i co, i przez dziurki się torebka nie spali. Oświeć mnie, kochana moja M, nie chcę mówić imienia, bo zawsze anonimowo, no bo dziurki by sugerowały, ale nie, no się śmieję, no to tak bym musiała. Albo po prostu, że na świeczki w razie coś, ale słuchajcie, no w każdym razie mam trochę tych torebek. Mam, jak będę wiedziała, jak ich użyć, będę szczęśliwa. Słuchajcie, kabum, dżety do kolekcji. Bardzo ładne, takie pojedyncze, nieprzyklejone. Śliczne są, prawda? Blink, 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 blink. To też się leczy. Bardzo fajny dwupak kosmetyczek. One są cieniutkie, ale z kolei na notatki, kartki, drobne papiery. Ja takich używam cienkich, no bo tutaj tak, czy długopisy, czy coś, to je tak wypycham. Nie za fajnie, tak? Ale jak notatki, kartki, to ja takich używam. A mam mnóstwo takich pierdółek, które potem gdzieś przyklejam czy coś, więc to się zawsze przyda. Śliczny Rose Gold notes, który jest, teraz uwaga, blinkuje. Bdum! O, widać kamerę. Tak blinkuje, że to prawie lusterko. Fajna taka folijka. Oczywiście w linię. Znaczy, to nie jest oczywiste, ale oczywiście jest oczywiste. Nie ma, ma blink z drugiej strony, czyli nie ma kieszonki. Na dwa magnesiki, jak możecie zauważyć. Blink, blink, Rose Gold, blink, blink. Śliczne. Łapacz snów, który zaraz powieszę, bo słuchajcie, przy was, mówię, przy was odpieczętowuję, bo po prostu włożyłam do pudełka i nawet nie ruszałam. Dołożę do mojego dużego łapacza snów. Myślę, że będzie ładnie rozjaśniał i wyglądał. Jest godzina, słuchajcie, 23, także wiecie, ale pomyślałam sobie, że skoro mam make-up, to nagram film, chociaż kawałek. No czyż w ogóle białe łapacze snów nie są piękne? Są rewelacyjne. Prawda? Illuminati. Sorry, ale to już jest późno, to trochę tak to wygląda. To jeszcze pokażę wam, a czy ja wam pokazywałam, że kupiłam we Krzonie? I wykorzystuję nic, nie? Dobrze. Kupiłam we Krzonie, ale też dostałam od pani M 4 podgrzewacze na świeczki. To znaczy w sensie LEDy. Na świeczki, także fajnie. Dostałam takie piórka, które można powiesić. Słuchajcie, ja to też odpieczętuję, bo nie wiem, czy mi się nie przyda, żeby sobie położyć na wystrój teraz, bo są bardzo ładne. To jest jakiejś masy, ale naprawdę tak ślicznie wyglądają. One tu mają takie wieszaczki do powieszenia, ale są bardzo ładne i są dwa te piórka. I to wiecie co, mi się wydaje, że można... No nie, tak to się nie da rady powiesić ich, bo one są w jedną stronę, czyli będzie pół anioła, to będzie huzar, huzaria. Bo gdyby je tak powiesić, to by był anioł, nie? Ała! Tak to będzie huzaria. Ale są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Super, mam sówkowy kubek i się nie potłukło. O, koci włos. Super sówkowy kubek. Mam takie 3 sztuki woreczków. Tutaj jak sobie zrobię jakiś woreczek, mohomo, jomojo, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. I uwaga. Ostatnie uzależnienie po prostu. Mięciutkie mi się Haribo. Ja już czuję przez to zapach. Uzależnienie po prostu haribowe mam i posiadam. Bardzo świąteczny gadżet. Nie mam pojęcia na co. Jest miska, jest impreza. Znaczy wygląda to troszkę jak doniczka, ale tu jest sztućce narysowane. Czyli będzie miska, tylko jest taka gruba. Ale jest z Mikołajem. Z Mikołajem. Także fajnie. Grzebią dalej w pudle. Uwaga, coś jeszcze mam. O, słuchajcie, śliczny breloczek. Bardzo mi się podoba. taki skromny, a z pentagramem. To, że ma serduszko, to jest jedna sprawa, ale zobaczcie, są gwiazdki. A wiecie, że gwiazdki to jest pentagram. Po prostu. Także taki bardzo ładny breloczek z pentagramem. Jakaś chyba ala skórka. Tutaj coś wisiało na tym. Super. Do doczepienia do kluczy. Bardzo ładny. Grzebiemy dalej. O, słuchajcie. Bardzo ładna świeca. Szara z motylem i mi bardzo szkoda takich ładnych świec palić, czyli będzie jako ozdoba na pewno, będę musiała. Uwaga, Mikołaj zażre świecę. Połamała się jedna rzecz z tego giftu, taki klasyczny lizak, ale tak sobie pomyślałam, że wygląda na takiego, co by wisiał na choince, nie? Jest połamany. Ale to i tak, że się co innego nie potłukło, to w ogóle cud boski jest. Ale to po prostu mi się od razu amerykańskie święta kojarzą. I uwaga, świetne pudełeczko kredek. Bardzo fajnie, bo stoją pionowo, widać kolory, dużo miejsca nie zajmują. Bardzo mi się podobają, zobaczymy jak będą malować, bo to też. I jeszcze pudełeczko, jakiś taki natur. I coś po niemiecku, czego ja nie odczytam. Ale to po prostu chodzi o to, że tutaj macie w kolorowych tych obwolutkach, to są po prostu naturalne i tylko widać po rysiku, jaki jest kolor kredki. A, i tu dostałam zdrabkę jakąś. Może coś wygram. Muszę to... Znaczy tu w ogóle, to, bo to z Actiona, tak? Tu w ogóle musi mi Pani napisać, gdybym coś wygrała, co z tym dalej zrobić. Właściwie to można by było zdrapać to od razu. Słuchajcie, nie wiem na czym to polega. Ja pokażę. Nie, nie pokażę. Zdrapię to przy otwieraniu kalendarza adwentowego. Tak zrobię, bo nie mam pojęcia. Mam, chyba to są szablony. Nie, embossing. Tak, szablony. Już pokazuję, bo ja się sama zachwycam. A i tu mam o. Do embossingu. Z tym embossingiem to ja jeszcze nie zaczęłam działać. 11 na 15 cm i i do wycinania jeszcze jest szablon. No powiem szczerze, nie mam maszynki, będę się musiała zastanowić. Wiecie, jak kupowałam rower, zaczęłam od tego licznika, tak? Bardzo fajna sprawa. Do wycinania i wytłaczania. O, może tak. Już Wam pokażę, jak to wygląda, bo tu z tyłu jest narysowane. Tylko maszynkę trzeba mieć. Ale to wiecie, jak będę tylko miała miejsce, to nie będzie problemu, żeby sobie kraftowe rzeczy porobić dekupażowo różne. Tak to by wyglądało. Wytłaczanie i wycinanie. Bardzo mi się podoba. No, pierwszy szablon. Super. Coś jeszcze mam? A nie, to jest sreberko dla bławatka. To, tak. To już pokazywałam. Mam jeszcze tu jakieś pudełko, więc przypuszczam, że w tym pudełku też coś jest. Tak jak mówię, to już u mnie leży długo. Coś jest, więc ja tu nawet... Świetnie, bo to jest normalnie jak Cube. Oglądaliście ten film? Jakoś to zamkłam. I chyba nie tak. Dobra, mamy to. Słuchajcie. O, no tak. Śliczne rzeczy. Ale tydzień leżały po prostu. Słuchajcie. Piękna ozdoba, która zaraz zawiśnie na jołko choince albo gdzieś w ozdobach. Na kamerze to nie da rady, bo jest za mały sznurek, ale czyż ona nie jest cudna? Sfokusuj, kochany. Oczy. Znajdź twarz. Okej. Okay. Taka ładna sowa. Motylkowe podgrzewacze. Zaraz pójdą do motylkowych podgrzewaczy, bo ich trochę mam. Mam przecudnej urody puzdereczko na, jak to, pudełeczko na diabelskie sztuczki. Taki jest napis. Pudełeczko na diabelskie sztuczki. A dlaczego? Będą mi lecieć kredki zaraz. Bo ma takiego diabełka. Czyż ono nie jest urocze? Piękne, nie? Cudne. Bardzo mi się podoba. Kredki poleciały. Diamenciki mam duże, które dołożę do moich małych i na pewno kiedyś wylądują w dekoracji. Bardzo ładną broszkę, tylko ciężka będzie, ale słuchajcie, wygląda jak po prostu broszka z Hogwartu. Ta broszka to na pewno jest jakaś magiczna historia. Takie rzeczy nie są po prostu zwyczajne. Rewelacja. Śliczna sprawa. I dwa piękne świeczniki, które będą mi bardzo pasowały pod świąteczne wystroje, bo są po prostu jasne i ładne. Jedna troszeczkę ciemniejsza, druga jaśniejsza, ale myślę, że pasowne do siebie. Także tak wyglądają te rzeczy, które chciałam Wam pokazać. No i oczywiście zapraszam do następnych klipów. Zaczynamy dopiero dzień, to znaczy ja nagrywam to dzień wcześniej, ale chcę te vlogi, żeby one po prostu były na kanale. Także tak to będzie trochę wyglądało, że czasem z wieczora też przebitkę będziecie mieli. Buziaki! Hej, hej, witajcie moi kochani w kolejny dzień Vlogmas. Ja jeszcze jestem w piżamie, chociaż jest godzina 10, ale już bardzo dużo rzeczy zostało zrobione. Tutaj mam komputer, pudła, pewne rzeczy do spakowania, listy intencyjne. Trochę porobiłam porządków, pranie się pierze i poukładałam, coś intensywnie układałam. Ale przyszłam na sekundkę przywitać się z Wami w tym kolejnym dniu i maseczkę, ogórkowo-kolagonowa maseczka na twarz, 3 sztuki, nie, 1 sztuka, przepraszam. Maseczka efektywnie regenerująca w saszetce, ekstrakt z ogórka bogaty w minerały, potas, wapń, magnez, sód, dzięki czemu ma silne działania intensywnie nawilżające i regenerujące. Witamina E i kolagen zapobiegają starzeniu się skóry oraz rozświetlają skórę. Sposób użycia: dokładnie umyj, usłuż twarz, otwórz saszetkę, delikatnie wyjmij maskę z opakowania, nałóż na twarz, wygładź dłonią, aby dokładnie przylegała do skóry. Ile trzymać, chciałam się dowiedzieć? 10-20 minut. No to słuchajcie, jeszcze raz pokazuję. I 10-20 minut. Płachtę mamy. Dobra, płachtę mamy i zobaczymy. Mała, duża, średnia, gdzie ma oczy. Znowu będzie upiór w operze. Ale nic to... Dobrze jest nawilżona, powiem Wam. Nieźle, nieźle. Lubię te maseczki w płachcie, nie znoszę ich nakładać, bo nie mogę wcelować w oczy. Czemu ja mam tak na oczy? Czemu to tak zrobili? Ale jest zimna, słuchajcie, od razu będzie efekt zamrozu. Świąteczny nastrój, to trzeba sobie trochę posiedzieć w maseczkach. Już rozwaliłam, nie jest najmocniejsza. No dobra, 10-20 minut nic nie robienia. To mi się nawet podoba. No, nawet starczyło na twarz. Jest dobrze nasączona. Działamy. szybko. Jednorożce są. Proszę bardzo, oprócz tego, że są świąteczne, cokolwiek to nie jest, renifery.